siemanko. Dzisiaj będzie tak, kto? Dobra, zaczynam. Kto jest bardziej oszczędny? Oszczędny? Myślę, że my obie. Obie. Bo ja dużo nie wydaję. Ja też. Dobra, pytanie numer 2. Kto ma lepsze poczucie humoru? Wiecie, mamy takie same poczucia. No. Kto ma większe powodzenie u psi przeciwnej? Chyba. Nie wiem kto. Nie wiemy. Nie wiemy, dobra. Nikt. Nikt. Dobra. Numer 4. Kto śpi? Kto więcej śpi i jest większym leniem? Nikt. Czasami zadajemy głupie pytania. Nikt. No, dobra. Dobra, następne. Kto ma więcej znajomych? Mamy tyle samo. Tak. Dokładnie tyle samo. No, co szóste? Dobra, szóste. Kto jest mądrzejszy? Pola, mądry minek. Nie wiem. My dwie chyba jesteśmy mądre. Nie wiem, bo czasami jestem taka głupia. Jest mało. No. Dzisiaj zafarbowałam, wczoraj zafarbowałam pudło, takie białe pudełko fajne mamy. Dobra, mówimy dalej. Siódemka. Kto lepiej gotuje? Obie dobrze gotujemy. Tak, obie. Ale chyba Pola. Wiecie, że ona umie zrobić rosół? No, chyba. Okej. Kto lepiej tańczy? Mariola. O. Dzięki. Dobra, super. Dobra. Kto podejmuje decyzję? My dwie. Tak, my dwie. No, my dwie. Okej. Kto lepiej okazuje uczucia? Tak samo. Tak samo. Dobrze. Dobra, i ostatnie, jedenastka. Kto je więcej? Oj, Pola, ty jesz więcej. Ja jem w ogóle jak nie. Na pustkowiu. Ty teraz, jak teraz nie mówisz? Ja od trzeciej klasy mam do śniadania, zostałem na śniadanie kobietę. Co? Mam jedną taką małą pompę. Chleba. I to mi wystarcza. Pokaż. Mówisz poważnie? Mówię poważnie, a na obiad to więc no, dwa ziemniaki i małego kotleta. Nie rzutuję. Okej, dobra, a więc dzisiaj koniec naszego tagu i pytań. Czekajcie na piątek, bo w piątek przychodzi do mnie Mariola na noc i właśnie będziemy kręcić z tego Q&A. Czekaj, MacPak! No właśnie, oglądajcie MacPak!